Cześć, muszę się z Wami podzielić mega fajnym wnioskiem. Od jakiegoś czasu, od tygodnia tak naprawdę, biegam. Cały czas biegam. Ale jaki mam wniosek z tego, to jest totalnie... Może Wam pomóc. Na pewno młodym ludziom, którzy dopiero zaczynają swoją drogę, którzy próbują podejmować różne projekty, działania i zastanawiają się, czy im się to podoba, czy nie, czy dalej to robić, czy nie. Wygląda to mnie tak. Na przykład ja, jak pracuję swoją figurą od kilku lat, to mam, że... Kiedyś trenowałem sporty ekstremalne, jeździłem na rowerze kilka lat, przestałem. Potem zacząłem trenować na siłowni, znowu przestałem po kilku miesiącach, potem zacząłem trenować MMA, pół roku przestałem, potem znowu zacząłem trenować sport siłowy na siłowni, przestałem, potem biegałem kilka miesięcy, znowu przestałem. W tym roku znowu zacząłem biegać, ale wcale nie mam do siebie tego, że zaczynałem, kończyłem, zaczynałem co innego, znowu zaczynałem. Super! To widzę, że to pomaga. Ta cecha charakteru, która zaczynasz nawet po tym, kiedy wydaje ci się, że poniosłeś porażkę, jest ekstra. Bo znowu zacząłem trenować, biegać i jest ekstra. Widzę, że zacząłem. Kiedy pracuję nad swoją marką Uwolnij To, to nie jest tak, że ja codziennie cisnę, robię, siedzę, spędzam kilka godzin nad działaniem. Mam zajawkę kilka tygodni, to robię, cisnę. Kiedy mi się coś odechciewa, gdzieś mam gorszy dzień, gorszy okres, to nie robię. Zajmuję się czymś innym, może zaczynam pracować w pracy, która daje mi finanse. I jak mam zajawkę, to dalej cisnę. I super. Ale spotykałem się już z wieloma osobami, które opowiadały mi, jak coś zaczęły i nie zaczęły, robiły to jakiś okres czasu, przestały i zaczęły od nowa. Bo mi się wydawało, że kurna, jak już raz poniosłem porażkę, oni tak to nazywają, to już nie zacznę. O, ewidentnie pewnie nie jestem tego stwierdzony. Więc tego nie robię. I w przyszłości ta cecha charakteru, to podejście może zniszczyć wszystkie możliwości, które nas otaczają. Dlatego naprawdę, kiedy zaczniecie coś robić i skończycie, to nic nie dołudzie się. Dalej naprawdę to róbcie. Nie zastanawiajcie się, to wcale nie jest porażka. To jest normalna rzecz, to jest normalna cecha człowieka, że raz mamy, tak, życie to sinusoida, raz nam się chce, raz nam się nie chce, raz mamy dobry humor, raz nie. To jest tak jak z stanem emocjonalnym u kobiety podczas miesiączek, tak? Raz ma super humor, raz ma gorszy, raz ma super, raz ma gorszy. Wniosek po krótkim filmie, jak coś zacząłeś i skończyłeś po jakimś czasie i masz ochotę zacząć, to zacznij, to wcale nie jest porażka. Z mojej strony na tyle. Trzymajcie się, cześć i ciśnijcie.